wyjaśnić jakąś tam informację i poza tym, co mamy podpisaną umowę, no także dajemy do tego drugiego, bo rynek, nie chcę tutaj krypto reklamy robić, czy jeden lepszy, czy drugi, ale jakoś tam jest podzielony, żeby ta informacja dotarła do jak największej rzeszy ludzi, nieraz właśnie też korzystamy z tego drugiego rozwiązania. Następne pytanie, ja mam jeszcze, aha, te wszystkie, trudno, żeby teraz literalnie odpowiedzieć, bo były dwa pytania dotyczące i ścieżki rowerowej i tak zwanych tych małych dofinansowań, które przychodzą w ramach Coldu na małe projekty, bo Państwo wiecie, że tych małych projektów było dosyć dużo. Żeby my składamy wniosek o rozliczenie finansowe i są służby, które tam badają. No, przyznam szczerze, nieraz to albo jest określenie, że na przykład w jakiejś tam drobnej kwocie znalazł się VAT, który nie powinien być, w związku z powyższym mamy przedłożyć korektę związaną z tym, że wydatkiem, bo nie jest to wydatek kwalifikowany. I takie przypadki były, że złoty 10 musieliśmy korektę wprowadzić po to, żeby ten wniosek odesłać i wtedy dopiero udzielono nam, czy przekazano środki finansowe. W przypadku ścieżki finansowej też miała miejsce korekta. Mówię, tutaj trudno, żeby tak w sposób jednoznaczny całość omawiać, ale to są takie korekty, które w wyniku analizy wszystkich dokumentów czegoś tam brakuje małego, w związku z powyższym macie nam uzupełnić i wprowadzić korektę do samego wniosku o dofinansowanie. Jakby miały być szczegóły przedstawiane, to pewno na komisjach, bo to trzeba mieć tutaj pełne materiały, żeby od razu przedkładać. To nie są jakieś błędy albo naruszenia. No, przepraszam, ale nieraz to są proste tematy. Przed chwilą tłumaczyłem procedurę przepływu środków finansowych w związku z tym, że dostajemy w ramach tego kapitału ludzkiego. Przecież to jest gehenna, przepraszam, bo teraz tak, my jesteśmy jako gmina, bo tak wnioski są precyzowane i piszemy zazwyczaj tak, żeby gmina była tą stroną, bo przede wszystkim gminy mają otrzymywać środki finansowe, ale od razu wskazujemy tych partnerów w postaci dyrektor szkoły czy jeszcze inny. I potem jest problem, bo jedni dający pieniądze chcą, żeby bezpośrednio pieniądze trafiły do beneficjenta, czyli powiedzmy szkoły podstawowej numer 1, z pominięciem najlepiej burmistrza jako tego, który ma tam coś czynić, ale ma tylko przyjąć pieniądze i przekazać do szkoły. Inni, którzy dają pieniądze, mówią nie, dla nas gwarantem jest tylko gmina, czyli burmistrz, w związku z powyższym tu dajmy pieniądze, a wy je macie tam rozczłonkować i potem dobrze rozliczyć. Przepraszam, to jest tak, nie ma pewnej ciągłości, nie ma pewnej zasady, tylko każdy ustala swoją politykę. A my, to jak piłeczka ping-pongowa, od jednego krańca stołu do drugiego, jesteśmy odbijani, próbujemy potem tworzyć procedury związane z samą realizacją, ale realizacja to jest, przepraszam, chyba 30% całego przedsięwzięcia. 70% to jest rozliczenie. I tu się zaczyna taka jazda, że gdybyście Państwo popatrzyli, co dokładnie jest kontrolowane i kto miał z tym do czynienia, to dobrze wie, o czym ja mówię. To są naprawdę czepianie się o detale. Między innymi wczoraj był zjazd Coldu i już służby Urzędu Marszałkowskiego wychwyciły, i to na naszej stronie było, informacja, bo mamy uzgodnienia, że w ramach dofinansowania nie mają być składane wnioski wyższe niż 10 tysięcy złotych. No, dobre chęci, tak? Ale już służby Urzędu Marszałkowskiego wychwyciły to, a przepis mówi ten odgórny, że te wnioski mogą być składane do 25. No w ramach grupy COLD są pewne ustalenia realizowane tak, żeby oddzielić wszystko to, co możliwe. Dlatego my blokujemy, ale te szczere chęci potem odbijają się też, że tak powiem delikatnie, bo już mamy krytykę, że publikujecie tak zwaną nieprawdę. No, jakby na to nie spojrzeć, realizujemy to, co jest ustalone w ramach Stowarzyszenia COLD. Przecież jesteśmy tam też, w tych ustaleniach bierzemy udział, czyli realizujemy ustalenia, ale znowu tutaj trzeba patrzeć na procedurę związaną z tym, jak to potem rozliczyć. Następny element to są też szczere chęci. Jest dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w ramach jakiegoś tematu, a pisze się relacje w prasie, że w ramach tam odbyło się święto w miejscowości takiej a takiej, powiedzmy Straży Pożarnej w Róży, i było to współfinansowane przez COLD, ale w ramach tam sponsoringu był zakład wędliniarski i Ksińskiego, i Grekowskiego i jeszcze, i już mamy w tym momencie podwójne finansowanie. I tak wiadomo sprawę, taka informacja prasowa, albo gdzieś tam na stronie.
może w sposób jednoznaczny doprowadzić do cofnięcia dofinansowania. Przepraszam, tak długo mówię, ale próbuję Państwu przybliżyć, bo trudno naprawdę o szczegółach tutaj mówić. Jak będziecie zainteresowani, tytuł konkretny na komisji, wtedy wyjmiemy dokumenty i będzie można literalnie powiedzieć, o co tam dokładnie chodziło. To ja chyba wam tyle. Aha, działki. Wykaz działek. Nie odpowiem w tym momencie na komisji, no bo trudno, żeby wszystko spamiętać. Nie ma dzisiaj pana Chojana, bo musiał wyjechać i jest tylko osoba z referatu, ale nie bezpośrednio zajmującą się tą sprawą. Mógłbym to próbować sprawdzać telefonicznie, ale jakby miał błąd jakiś popełnić, to pewno lepiej jak odpowiem już bezpośrednio na komisji. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, ja odpowiem na trzy pytania. Pierwsze dotyczące zmiany, dotyczące wydania zarządzeń przez pana burmistrza, które dotyczyły zmian. Pierwsze w regulaminie pracy Urzędu Miejskiego w Nowym Domyślu dotyczyło to zmiany godzin urzędowania. Do tej pory urząd czynny był w różnych godzinach, w poniedziałki w godzinach od 8 do 16, wtorki do czwartku od godziny 7.30 do 15.30 i w piątek od 7.30 do godziny 15.00. Obecnie nastąpiło ujednolicenie godzin pracy urzędu. Urząd pracuje 8 godzin codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. Było to podyktowane tym, że były pewne trudności w rozliczaniu czasu pracy pracowników. Praktycznie ostatni dzień, piątek, to się już liczył na godziny. Poza tym starostwo powiatowe w Nowym Domyślu, których jesteśmy z bliskim sąsiadem i czasami klienci nie odróżniają jak gdyby tych naszych dwóch urzędów, też wprowadziło od nowego roku właśnie taki system i takie godziny pracy Urzędu Starostwa. Pozwoli to nam też na obsługę związaną z później ochroną obiektu. Także przychyliliśmy się też do ich jak gdyby propozycji, aby rozważyć możliwość zmiany godzin pracy urzędu. Także dotyczyło to właśnie zmiany godzin pracy. Jeżeli chodzi o regulamin organizacyjny, jego poprawienie dotyczyło właśnie wpisania w strukturę organizacyjną tych dwóch nowych stanowisk, na które został później przeprowadzony nabór, ponieważ nasz regulamin organizacyjny zawiera wykaz wszystkich stanowisk, więc zaistniała tutaj potrzeba, aby te dwa stanowiska również w strukturze Straży Miejskiej się znalazły. Stąd ta zmiana regulaminowa dotyczyła tylko tej sytuacji. A jeżeli chodzi o koszt zatrudnienia osoby na stanowisku do spraw monitoringu, jest to kwota brutto 2000 zł miesięcznie. W tym te 2000 obejmuje wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za staż pracy, bo na tym stanowisku takie tylko jak gdyby składniki, elementy pensji przysługują. To jest wypłata czyli brutto dla pracownika. Oczywiście do tego dochodzą jeszcze te należne koszty, które urząd płaci, to znaczy pracodawca związany z ZUS-em i Funduszem Pracy. Także to są dodatkowe, ale one nie wpływają na podwyższenie tutaj kwoty wynagrodzenia tej osoby. Czyli 2000 zł brutto zawiera to wynagrodzenie zasadnicze i dodatek stażowy, bo to jest osoba, która posiada staż i takie doświadczenie, o które chodziło komendantowi Straży Miejskiej, który przygotowywał ogłoszenie, czyli projekt ogłoszenia o naborze.
Druga osoba to jest aplikant w Straży Miejskiej i tam też jest wynagrodzenie miesięczne określone na kwotę 2000 brutto. Także to jest też maksymalne wynagrodzenie. Tamta osoba nie ma stażu, jednakże kwota jest taka sama, także tutaj stanowi ona wynagrodzenie zasadnicze. Niemniej obowiązki i zadania tych osób są różne, stąd, ale kwoty zostały określone właśnie na takich wysokościach. Proszę bardzo, pan radny Łukasz Pański. Proszę o podanie mikrofonu. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, chcielibyśmy w imieniu klubu radnych w samorządzie powiatu nowotomyskiego złożyć następującą interpelację. Zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania. Ile osób niepełnosprawnych jest zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Nowym Tomyślu oraz podległych mu jednostkach organizacyjnych? I pytanie drugie, czy pan burmistrz ma opracowany na bieżący rok lub kadencję plan działań mający na celu stworzenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych? Interpelacja jest przygotowana na piśmie. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z państwa radnych? Proszę bardzo, pan radny Jan. Panie przewodniczący, szanowni państwo, ja nawiążę może do tej mojej wypowiedzi, gdy dyskutowaliśmy nad wieloletnią prognozą finansów gminy Nowy Tomyśl. Chciałbym tutaj uszczegółowić i uzyskać na piśmie odpowiedź od pana burmistrza. W związku z przedstawionym przez pana burmistrza Radzie Miejskiej projektem wieloletniej prognozy finansowej gminy Nowy Tomyśl oraz projektem uchwały budżetowej gminy Nowy Tomyśl na 2011 rok, zwracamy się z prośbą w imieniu klubu radnych samorządu powiatu nowotomyskiego o udzielenie następującej odpowiedzi na piśmie. Dlaczego planując sprzedaż w 2011 roku działek o powierzchni ponad 13 hektarów pod aktywizację gospodarczą nie zostały dołączone mapki ukazujące ich położenie? Radni w poprzedniej kadencji wielokrotnie zwracali uwagę na potrzebę dostarczenia im w podobnych sytuacjach czytelnych mapek. Drugie pytanie. Po sprzedaży w tym roku wyżej wymienionych działek, co jest zakładane przez pana burmistrza, jaki obszar gruntów nadających się pod taką działalność pozostanie jeszcze we władaniu gminy? Trzecia sprawa. Zakładając realizację planu pana burmistrza na najbliższe lata w zakresie sprzedaży majątku, jakim obszarem gruntów i gdzie położonymi oraz jakim konkretnym majątkiem nadającym się do sprzedaży będzie dysponowała gmina po 2014 roku, gdy skończy się obecna kadencja pana burmistrza? Prognozuje pan wówczas dochody ze sprzedaży majątku na poziomie ledwie 500 tysięcy złotych rocznie. Kolejne pytanie. Czy stawiając na sprzedaż tak duży obszar gruntów, nie obawia się pan, że może ona zostać, że może on zostać wykupiony tylko jako lokata kapitału, a po kilku latach z wielokrotnym zyskiem odsprzedany? Czy gmina zamierza w najbliższym czasie kadencji po sprzedaży wyżej wymienionych działek, co musimy założyć, że może być zrealizowane, nabyć nowe grunty, by móc aktywniej wpływać na rozwój gospodarczy naszej gminy? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy mam prośbę, czy też to jest w formie pisanej, tak? Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, klub radnych samorządni Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu adresuje interpelację pod adresem pana burmistrza Henryka Helminga. W związku z licznymi pytaniami mieszkańców Nowego Tomyśla zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie. Czy w tym roku zostanie opracowany kompleksowy plan zagospodarowania Nowotomyskiego Parku Kultury i Wypoczynku, a w szczególności terenu przy tak zwanym boisku PZU, terenu obok skateparku oraz pozostałości po budowie basenu? Z poważaniem radni klubu samorządu i powiatu nowotomyskiego Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu. Bo jak wiemy, co roku mamy organizowane tam jarmark chmielowiczniarski, dożynki gminne, powiatowe. I jak jest sucho, to jest, jakby powiedzieć, choćby na tej drodze dojazdowej od mostku zasypanego kanału,
aż tam do rozjazdu dróg na lewo i na prawo do muzeum i do zoo. Prosi się aż o utwardzenie tego, czy coś